Grupa mysłowiczanek i uczniów z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mysłowicach zaangażowali się w charytatywną akcję szycia ozdób świątecznych. Powstają z filcu, wełny i ścinków polaru, a następnie są sprzedawane na jarmarkach świątecznych czy kiermaszach. I tak już od 2017 roku, aby wesprzeć Fundację Iskierka oraz Hospicjum Cordis. Zebrane pieniądze są przeznaczane na bieżące potrzeby czy na zorganizowanie podopiecznym świąt. Karolina Komada. Szycie na miarę czy umiejętności krawieckie tu nie obowiązują. Potrzebny jest uśmiech i otwarte serce. Kilkanaście mysłowiczanek i nie tylko co roku spotyka się, by wspólnie szyć ozdoby świąteczne. Pomysł po prostu narodził się w moim sercu i zaproponowałam dziewczynom takie spotkania. No i pierwszy raz w 2017 roku spotkałyśmy się na takie wspólne szycie i bardzo się to wszystkim spodobało i od tej pory robimy to cyklicznie. Każdego roku w listopadzie spotykamy się, aby wspólnie coś poszyć. W tym roku wspólnie szyją z filcu, wełny i innych skrawków materiałów, tak aby powstały serca i aniołki. Te ostatnie trafiają do Fundacji Iskierka, która wspiera dzieci chore onkologicznie. Ozdoby są sprzedawane na kiermaszach i jarmarkach świątecznych, a fundusze są wykorzystywane, by pomóc. Od zeszłego roku mysłowiczanki szyją też dla katowickiego Hospicjum Cordis. Możemy przekazać w darze naszym podopiecznym, na przykład w opiece domowej. One sprawiają wiele radości, można gdzieś zawiesić, można choinkę udekorować. I w naszym hospicjum też pozostają dość duże ilości, gdzie my też choinki nimi zdobimy. Ale bardzo często wspieramy też nasze jarmarki, jakieś festyny przedświąteczne. Te serduszka są po prostu nabywane przez naszych darczyńców i z tego mamy pieniążki, które przede wszystkim pomagają nam w przygotowaniu takich pięknych, godnych świąt dla naszych podopiecznych. W charytatywną akcję szycia zaangażowało się też pierwsze liceum ogólnokształcące w Mysłowicach. W nowo otwartej piwnicy artystycznej spotkały się panie z różnych środowisk. To jest przede wszystkim coś, co łączy. To są akcje, które budują poczucie wspólnoty, że jak coś się dzieje, którejś z nas, albo wiemy, że możemy komuś pomóc, to jakoś tak wystarczą być może jeden czy dwa telefony i to już zaczyna nabierać kolorów. Ale to dzięki temu, że naprawdę są tu fantastyczne kobiety w bardzo różnym wieku, jak podkreśliłam, z różnych miejsc, bo jakby znajdujące się tutaj, a mimo to we wspólnym celu gdzieś tam się jednoczymy. I w ten wspólny cel ma się też zaangażować młodzież. Na przedświątecznych zajęciach uczniowie też będą szyli takie serduszka. Robótki ręczne, zaangażowanie się w coś twórczego bardzo dobrze działa antystresowo, antydepresyjnie i profilaktycznie. To widać też po naszych uczniach. W tym roku zaczęliśmy właśnie uczyć się szydełkowania oprócz szycia. I nawet na przerwach przychodzą do mojego gabinetu oraz do biblioteki do pani Kai i uczą się bardzo prostego wzoru szydełkowego. Niepotrzebne są zdolności artystyczne, wystarczy igła, nitka i chęć niesienia pomocy.